Dzień dobry wszystkim. Postanowiłem nadrobić troszkę zaległości w filmikach na YouTube. Dlatego dzisiaj coś krótkiego, czyli 5 gadżetów, o które najczęściej wszyscy mnie pytają w komentarzach, zarówno tutaj, jak i na Instagramie. Skąd to wziąć, jak to się nazywa? To są rzeczy zupełnie zbędne. Bez każdej z tych rzeczy można się zupełnie swobodnie obyć, ale nigdy tego nie ukrywałem. Ja jestem gadżeciarzem, lubię sobie ułatwiać życie, lubię ładne narzędzia, więc chciałem Wam te 5 takich fajnych gadżetów pokazać. Zawsze też to jakiś pomysł na prezent, jeśli ktoś by szukał dla jakiegoś stolarza, więc zapraszam. Pierwszy gadżet, kolejność jest taka od najrzadziej przeze mnie używanych do najczęściej. Pierwszy gadżet to jest taki cyrkiel, który można było kiedyś też zobaczyć na kanale Domi Drewno, który wygląda jak przesłona aparatu fotograficznego. Czyli możemy sobie dowolnie tutaj regulować okrąg do 7-7,5 cm średnicy. A po co takie coś? Bardzo często, przynajmniej ja, zaokrąglając jakieś brzegi, czy nie brzegi, tylko rogi, zawsze szukałem odpowiedniego słoika, nakrętki, puszki z farbą, która miałaby okrąg takiego promienia, jak mi akurat jest potrzebne. Tutaj wszystkie te podstawowe, które najczęściej możemy używać, mamy i zaraz pokażę, jak to działa. Samo rysowanie okręgów o różnej średnicy nie jest to żaden wyczyn, bo wystarczy wziąć zwykły cyrkiel, żeby sobie takie kółeczka porobić. Ale ciekawiej robi się, jeśli chcemy coś zaznaczyć na przykład na rogu, gdzie już nie mamy tutaj miejsca na cyrkiel, bo to jest stół, ten element akurat jest jeszcze niski, ale jeśli byłby wyższy, nie byłoby gdzie wbić cyrkla. A tutaj możemy sobie dowolnie, jaki chcemy promień, ustawiać i trasować linie takie, jak nam się podobają, na jakieś uchwyty. O, tutaj też punkt centralny mamy poza obrębem materiału, więc zawsze cyrklem jest trochę trudniej. A tym mamy elegancko. Gadżet numer 2 to jest takie urządzonko do dzielenia na równe odległości. Nie znam polskiej nazwy. Mam nadzieję, że jak ktoś ją zna, to napisze mi w komentarzu. Ja to znalazłem pod nazwą Equal Space Divider. To akurat jest z jakiejś chińskiej produkcji, kupione na angielskiej stronie Axminster, tam za jakąś stówkę. Dużo lepszej jakości można znaleźć od Woodpeckersa, ale to już jest koszt kilkuset złotych, plus przesyłka ze Stanów, bo to jest one time tool, więc nie jest do dostania w żadnej dystrybucji europejskiej. Nie wiem, czy jest to warte aż tylu pieniędzy, bo tak jak mówiłem, jest to gadżet, bez którego można się obejść, ale zaraz pokażę, jak on działa i w czym nam pomaga. Przykładowo mamy jakiś element, w którym chcemy zamontować na przykład kołki, wieszaczki, rozmieścić równomiernie śruby, które będą widoczne, czy jakieś inne elementy ozdobne. Na przykład chcemy 6 takich elementów albo 7 dać w rządku. Zamiast mierzyć całą długość, dzielić i potem odmierzać, wystarczy, że odmierzymy sobie, gdzie chcemy początek i koniec, na przykład 4 cm z tej strony i 4 cm z tej strony. Bierzemy nasze magiczne urządzonko i rozkładamy także pierwszy i ostatni. O, ząbek jest na tych naszych zaznaczonych miejscach. Blokujemy i teraz mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, pierwszy i ostatni. I mamy w równej linii 7. Sprawdzałem ostatnio dokładność tego. Jest zaskakująco niezła. Tu jest 66, 66,5, 67, 66,5. Także kwestia milimetra. To nie jest najdokładniejszy sprzęt na świecie, ale bardzo pomocny i do takich rzeczy w zupełności wystarczający.
gadżet numer 4 to są takie podkładki do użytku na stole, czy stolarskim, czy przy montowaniu, szlifowaniu. Sprzedawane są w kompletach po 4. Nazywa się to Bench Cookie. Są też w różnych kształtach, są też okrągłe z innych firm, przepraszam, trójkątne. Z jednej i z drugiej strony pokryte są taką super nieśliską, nierysującą powierzchni gumą, pianką, czymś w tym stylu. Tutaj od spodu jeszcze jest gwint, bo można takie przedłużenia do nich kupić, które się wsadza w bench holes, czyli te otwory w stole warsztatowym, żeby sobie jeszcze bardziej podwyższyć. A zaraz pokażę, do czego się to bardzo przydaje i praktycznie przy każdym szlifowaniu drobniejszych elementów albo przy ręcznym frezowaniu, przy krawędziach zawsze tego używam. Nie wiem, czy jest w ogóle sens tłumaczyć, jak to działa, bo to jest proste jak konstrukcja cepa. Po prostu kładziemy sobie takie 4 podkładki, kładziemy element, który chcemy obrabiać i on jest jak przyklejony, mimo że nic go nie trzyma. Zarówno frezarką, jak szlifierką, jakieś delikatne heblowanie, to się zupełnie nie rusza. Cały stół się trzęsie, a to jest nie do ruszenia. Można sobie dać gdzieś na boku, a może nam troszeczkę poza obrys stołu wystawać element. Super przydatna rzecz. Kolejnym, przedostatnim gadżetem w dzisiejszym filmie jest coś, co zawsze mi się podobało na różnych filmach. Długo go szukałem w wersji metrycznej. Udało się na eBayu angielskim znaleźć, bo widocznie metryczne wersje nie mają tam zbyt dużego wzięcia. I to jest rzecz, którą od kiedy mam, to używam praktycznie cały czas. Nie ma projektu, przede wszystkim ja takie różne drobne rzeczy robię, małe, tnę na cienkie paski, żebym nie używał. To są tak zwane płytki wzorcowe, setup blocks po angielsku, można pod taką nazwą to znaleźć. Każda ma grubość zdefiniowaną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 8, 10, 12,5, 16, 19, 20 mm. I ostatnia jest taka kostka, solidna, to jest aluminium, więc to jest całkiem ciężkie, jednak taki blok. 25 na 50 na 75 mm. I zaraz pokażę, do czego to służy. Jeszcze pokażę troszkę bardziej z bliska, jak one wyglądają. Tutaj mamy oznaczenie 7 mm na przykład. One do siebie idealnie przylegają i z kombinacji tych możemy praktycznie wszystkie wymiary, które nas interesują, sobie poskładać. Na przykład bierzemy 7, 16, a jeszcze 1 mm. Dobra, to jeszcze 1 mm. I mamy idealną odległość 8 plus 16, 24 mm. I teraz tak, po co nam takie coś jest? Ja najczęściej używam tego do ustawiania przykładnicy wzdłużnej w pilarce stołowej. Na przykład wiem, że chcę coś pociąć na paski 50 mm. Więc tą moją kosteczkę kładę sobie tutaj, dotykę delikatnie zęba. Aż tutaj nam dotknie przykładnica, i to wiem, że zawsze jest 50 mm. Nie ma problemu ze zmierzeniem sobie linijką czy miarą tutaj, ale problem się czasami pojawia, jeśli chcemy potem tniemy coś innego i wrócić do tego naszego wymiaru. Tutaj to jest po prostu fizycznie dotyka, wiemy, że ta odległość jest. Nie ma błędu paralaksy, jak przy patrzeniu na linijkę, nie ma, jak powiem, ludzkiego błędu. Tutaj możemy sobie dodatkowo ich dokładać, na przykład 50 plus 16 plus 1, wszystko idzie do przykładnicy i potem jak chcę wrócić do tego wymiaru, to zawsze wrócę idealnie do tego samego. Tak samo bardzo wygodnie się ustala wysokość tarczy, na przykład tu mamy 19 mm, chcemy sobie ustawić, ustawiamy tak, żeby ząb w najwyższym położeniu licował się z naszą płytką. Możemy palcem sprawdzić i wiemy, że to zawsze będzie 19 mm i możemy potem łatwo do tego wrócić. Możemy sobie u góry nawet tutaj coś położyć, żeby sprawdzić, że to jest zlicowane i mamy idealną wysokość. I to samo na przykład przy ustalaniu wysokości
frezu. To akurat mam frez z łożyskiem, więc jego ustalanie jego wysokości to nie jest potrzebne, ale po prostu nie chciałbym się go zmieniać, ale zasadę każdy rozumie. Tak samo jak przy pile licujemy sobie wysokość. Możemy też wysunięcie frezu sobie tutaj sprawdzać tą kosteczką i zawsze mamy wymiar taki sam. Także zastosowanie tych kosteczek wymiarowych jest nieograniczone. Ja pokazałem tylko kilka sposobów ich wykorzystania. Każdy może sobie opracować własne, co komu jest wygodniej. Jest ich naprawdę dużo i jest to super wygodne. Warte każdych pieniędzy, bo po prostu nie rozstaje się z tym teraz za każdym razem. I ostatni gadżet, który jest przeze mnie najczęściej używany, bo po prostu od jakiegoś czasu, jak tylko schodzę tutaj do warsztatu, to ubieram słuchawki i nie ściągam ich, aż po prostu skończę wszystko robić. Przyznam szczerze, że mimo to, że tak często go używam, pewnie samemu troszkę byłoby mi szkoda na takie słuchawki, ale moja żona jest BH-powcem. No i jak parę razy tu weszła i zobaczyła, że coś robi na maszynach bez słuchawek, to jej powiedziałem, że nie mogę sobie wtedy słuchać muzyki i dlatego ich nie noszę. Więc to ona mi sprawiła taki prezent. No to słuchawki ochronne z certyfikatami podobno dobrymi. Nie znam się na tym, ale wygłuszają naprawdę świetnie. Ale po prostu genialnie grają. Naprawdę dźwięk jest super czysty. Łączą się przez Bluetooth z naszym telefonem, z MP3, co tam ktoś chce, jeśli tylko ma Bluetootha. Podstawowe przyciski. Tu jest port ładowania, na bardzo długo starcza ładowanie. Także jeśli ktoś lubi słuchać muzyki, dużo pracuje na maszynach, to bardzo polecam. To jest super sprawa, bardzo wygodne, nie bolą od nich uszy, głowa nie boli, bo ten jest całkiem dobrze, ta moc ściskania dobrana, ani za słabo, ani za mocno. Regulowane są w dużym zakresie, na mój wielki łeb pasują, także myślę, że na każdy inny też. I to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że w końcu udało mi się zmieścić w mniej niż pół godziny z filmikiem. To się okaże, jak będę go za chwilkę montował. Mam nadzieję, że się podobało. Na koniec tylko zaznaczę, że każdy z tych gadżetów, oprócz słuchawek, które dostałem od żony, kupiłem sam za własne pieniądze. Nikt mnie nie sponsoruje, nie dostałem od żadnej firmy za to pieniędzy, a szkoda. Jeszcze takich propozycji nie mam. Więc każda z tych rzeczy jest przeze mnie przetestowana i bardzo polecam. Ale tak jak mówię, są to gadżety, bez nich spokojnie można się obejść, ale jak ktoś tylko lubi sobie życie ułatwiać, to zawsze jakiś pomysł. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.